Dobry wieczór, witam Państwa bardzo serdecznie w kolejny poniedziałkowy webinar Nature Day. Dzisiejszy temat jest tematem nowym, sam sobie nigdy nie był poruszany. Ja od dawna marzyłem o produkcie, o takim sposobie suplementacji, który będzie wspomagał to nasze dzisiejsze zagadnienie. Może parę słów, szanowni Państwo, o sobie. Przypomnę się, jestem lekarzem medycyny, dietetykiem i fitoterapeutą. Jak Państwo wiecie, łączę te trzy elementy w swojej pracy zawodowej. Także każda z tych dziedzin jest po trosze moją pasją zawodową i muszę Państwu powiedzieć, że dzięki temu udało mi się stworzyć podwaliny pod medycynę fundamentalną. Każdy z tych elementów, tak, medycyna, dietetyka i fitoterapia właściwie znajduje się, jest nierozerwalnie związany z tą dziedziną. A dzisiejszy temat, temat, w którym słowo, o którym będziemy za chwileczkę mówić, jest wieloznaczne, szanowni Państwo, a więc odkwaszanie organizmu. Dlaczego odkwaszanie organizmu jest takie ważne? Co jest powodem zakwaszenia organizmu? Co to w ogóle jest to nasze zakwaszenie, równowaga kwasowo-zasadowa i jakie choroby mogą być związane z zakwaszeniem, jak również jakie suplementy, co powinniśmy robić zwalczając to i jakich efektów możemy oczekiwać. Dla przypomnienia, szanowni Państwo, warto wspomnieć, że produkt Nature Day, czyli suplement, który stosujemy do odkwaszania, powstał w związku z tegorocznym launchem, uruchomieniem projektu OptiChange, czyli totalnej metamorfozy, w którym każdy z nas może nie tylko być zdrowszym, ale też zrzucić parę zbędnych kilogramów, czy mieć piękniejszą skórę, czy poprawić wydolność organizmu. Każdy może mieć w tym programie inne cele. Ważnym natomiast jest to, że pierwsze spotkanie z odkwaszaniem i do tego specjalnie dedykowany preparat multiwitaminowo-mineralny został stworzony właśnie w OptiChange. I później na koniec naszego spotkania ja Państwu przypomnę składy tych preparatów. No dobrze, to czym to zjeść? Co to znaczy to zakwaszenie, równowaga kwasowo-zasadowa? Przypomnijmy sobie kilka absolutnie podstawowych rzeczy. Ja będę tutaj upraszczał maksymalnie definicję. Przede wszystkim, co to jest to pH? Tak? Co to jest za skala? I tutaj będzie nas interesowało przede wszystkim równowaga kwasowo-zasadowa całego organizmu, bo do niej najprościej się odniesiemy. Ale, szanowni Państwo, żeby wgryźć się w temat, musimy pamiętać o tym, że tkanki w organizmie mogą być bardzo kwaśne, może być bardzo kwaśne środowisko, kwasowe, tak by było prawidłowo, czyli na przykład żołądek produkuje kwas solny, gdzie pH żołądku, czyli ten odczyn, mówimy, kwasowy, jest bliski 1, czyli to jest bardzo silny kwas. I są takie miejsca, gdzie w zależności od naszego postępowania i od stanu naszego organizmu, równowaga kwasowo-zasadowa może się dynamicznie zmieniać. I tym miejscem są nerki, które wspomagają w utrzymaniu tej równowagi kwasowo-zasadowej, stąd mocz człowieka może być kwaśny, kwasowy albo zasadowy. I to w bardzo szybkim tempie potrafi się zmienić. A zatem skala pH, która określa moc zasad i kwasów, będzie nam pomagała, tak, w określaniu, czy mamy aktualnie bardziej kwasowe środowisko, czy bardziej zasadowe środowisko. Skala pH, dla przypomnienia, obejmuje wartości od 1 do 14, z tym, że pH wynoszące 7 przyjmuje się, że jest to odczyn obojętny. pH równe 1 to jest bardzo mocny kwas,
APH 14, bardzo mocna zasada. I możecie Państwo zobaczyć, że tutaj na dole mamy taki symboliczny rozkład kwas, środowisko obojętne i zasada w formie takiego kolorowego paska przypominającego pasek lakmusowy. Do czego nam jest potrzebne to pH? Szanowni Państwo, jest to jeden z najważniejszych, jeden z podstawowych parametrów równowagi organizmu. To znaczy, że jeżeli dochodzi do zaburzenia równowagi kwasowo-zasadowej, to może być to związane albo z ciężką chorobą, albo z brakiem wyrównania jakiegoś nagłego stanu i, szanowni Państwo, znaczne odchylenie od optymalnego środowiska kwasowo-zasadowego organizmu może być śmiertelnie niebezpieczne. To jest bardzo ważne. I muszę Państwu powiedzieć, że te odchylenia, za chwileczkę pokażę Państwu, ile wynosi idealny stan organizmu, ile to jest to pH, to odchylenie od tego stanu, naprawdę niewielkie odchylenie, patrząc na organizm, potrafi bardzo mocno zaburzyć równowagę. I teraz pH naszej krwi przyjmuje się jako optymalne, powinno wynosić między 7,35 a 7,45. Czyli przypominając sobie skalę, gdzie 1 to kwas, a 14 to zasada, 7,35, 7,45 to już jest delikatnie w kierunku zasadowym. Delikatnie w kierunku zasadowym. Czyli jeżeli teraz byśmy to pH przesunęli w kierunku 7, to mielibyśmy przesunięcie w kierunku kwasowym. I to jest jeden z elementów zakwaszenia organizmu, a w medycynie nazywamy to kwasicą. Kwasicą albo metaboliczną, albo oddechową. Czy pH krwi mówi nam, jakie jest zakwaszenie poszczególnych tkanek? Czy my jesteśmy w stanie na podstawie tego jednego parametru określić, co się dzieje w całym naszym organizmie, szanowni Państwo? No nie. Numer polega na tym, że to jest jakby pewien stan równowagi i organizm robi wszystko, żeby w tym stanie równowagi nasz organizm się znalazł. Natomiast pH nie określa relacji jonów i równowagi kwasowo-zasadowej w poszczególnych tkankach. Co to znaczy? Że pH krwi może być prawidłowe, a możemy mieć kwasicę, możemy mieć tkankę nowotworową ukrytą w jakimś narządzie, na przykład w wątrobie. Tak? Dynamika tego procesu, czyli to, na jakim etapie organizm jest, czy sobie radzi z tym procesem, czy nie, to jest element, kiedy on tak naprawdę maskuje, słuchajcie, to, co dzieje się w poszczególnych tkankach. Czyli organizm patrzy na tą całą sytuację, tak nazwijmy to globalnie, musi utrzymać określoną równowagę kwasowo-zasadową, bo wszystkie procesy wtedy prawidłowo funkcjonują, ale prawda jest taka, że w poszczególnych narządach może już się dziać coś niedobrego. Nie zawsze, kochani, coś, co jest słodkie, jest zasadą, bo słodkie w naszym organizmie niestety kojarzy się z silnym kwasem. Zaraz to Państwu wyjaśnię. I nie zawsze to, co kwaśne, powoduje w naszym organizmie kwasicę. To jest ważne rozgraniczenie, bo proszę pamiętać, że kwas cytrynowy czy cytryna sama w sobie jest kwasem, bardziej kwaśna, o tak bym powiedział. I to nie chodzi o smak, tylko jaką reakcję wywołuje podanie określonej substancji do organizmu. I teraz kwas L-askorbinowy, jak sama nazwa wskazuje, jest kwaśny, ale jego reakcja, czyli to, na jakie procesy on wpływa i jak on wspomaga ten organizm, jest bardzo ważne, dlatego że kwas, czyli witamina C, mówimy tu o naturalnej i tą zawsze preferujemy, będzie
wpływała na równowagę kwasowo-zasadową w sposób stabilizujący, tak żeby nasz organizm był lekko zasadowy. Ale jest druga strona medalu. Szanowni Państwo, cukier, zjedzenie dużej ilości słodyczy bardzo mocno zakwasza organizm. Dlaczego? Dlatego, że powstają gigantyczne ilości dwutlenku węgla w procesie rozpadu tych cukrów w organizmie. A zatem, kochani, słodkie dla naszego organizmu per saldo jest kwasem. Stąd cukrzyca bardzo często jest związana z kwasicą. Ja oczywiście, szanowni państwo, pewnie lekarze odnoszący się do tego powiedzieli, że mówię zbyt mało precyzyjnie, ale ja to specjalnie robię, szanowni państwo. Nie będziemy wchodzić w szczegóły, nie będziemy tutaj omawiać jakichś niuansów. Mówię i uogólniam. Słodkie w naszym organizmie produkuje gigantyczne ilości dwutlenku węgla, a dwutlenek węgla dla organizmu jest kwasem. Kwasica. Taki stan powoduje zjedzenie dużej ilości słodyczy. Czyli to macie kolejny dowód na to, że jedzenie słodyczy nie jest dla organizmu niczym dobrym. Nie może być równowagi kwasowo-zasadowej, szanowni państwo, bez wody, bez głównego składnika naszego ciała. Z jakiego powodu jest to takie ważne? Elementem równowagi kwasowo-zasadowej są jony. Są kationy i aniony. Są jony dodatnie i są jony ujemne. Teraz ta równowaga między tymi jonami powstaje w momencie, kiedy różne substancje rozpuszczają się w wodzie i dysocjują, czyli rozpadają się na jony. Nie wchodząc w szczegóły, nie będziemy brnąć w chemię. Woda jest niezbędnym elementem równowagi kwasowo-zasadowej. Uwaga, brak wody zaburza równowagę jonową. I tak w największym uproszczeniu. Kolejny element zakwaszający nasz organizm. Odwodnienie. Szanowni Państwo, jeżeli mamy być zdrowi, za chwileczkę powiemy o suplementacji jonów odkwaszających, tak? To proszę pamiętać, że macie Państwo stosować wszystkie zasady zdrowia, czyli suplementacja jonów, nawodnienie i odpowiednia dieta. I do tego Państwa namawiam, żebyście zawsze pamiętali, odkwaszanie to jest przywracanie równowagi w zakwaszonym organizmie, a do zakwaszenia najczęściej dochodzi poprzez, i mówimy tutaj o takich dietetycznych przykładach prostych, metabolicznych, przy odwodnieniu, przy niedotlenieniu albo przy podaniu dużej ilości słodyczy w pokarmach. To są najprostsze przykłady. Nie wchodzimy tutaj w inne kwasice i zasadowice. Mówimy tutaj o różnych chorobach. Nie będziemy w to wchodzić. Za chwileczkę powiem Państwu, jakie choroby są związane z tym zagadnieniem. Ale podkreślam rolę wody. Woda jest nośnikiem zdrowia. Woda jest niezbędnym elementem funkcjonowania wszystkich komórek. Wiecie Państwo, że ilość wody w naszym organizmie spada z czasem. Czy zastanawialiście się kiedyś, dlaczego tak jest? Dlaczego noworodek ma więcej procent wody niż człowiek, który ma 70 lat? No przecież ten organizm mógłby sobie spokojnie tak gospodarować tą wodą, że będzie miał dokładnie tyle samo. I ten człowiek 70-letni będzie miał też taką jędrną skórę, tak, miękką, będzie zdrowy, będzie, nazwijmy sobie, mięciutki i delikatny, jak taki osesek, jak niemowlę. Słuchajcie, to jest związane z procesem wyłączania się funkcji naszego organizmu, wpływem środowiska i tutaj zwróćcie uwagę, również podstawą nawodnienia naszego organizmu jest
to, jak jest zbudowany, a więc jak o niego dbamy, czy suplementujemy, czy odżywiamy się prawidłowo i czy go nawadniamy. Nawet jeżeli go nawadniamy prawidłowo, to czy ta woda w tym organizmie się utrzymuje, czy my ją, szanowni państwo, po wybiciu zaraz wysikamy? Czyli czy istnieją substancje takie jak kwas hialuronowy w naszym organizmie w odpowiedniej ilości, bądź odpowiednie substancje, które pod wpływem tak zwanego ciśnienia osmotycznego trzymają ten organizm, że on jest jędrny i czy my o niego tak dbamy, czy te substancje są. Zatem woda jest kolejnym podstawowym, elementarnym zagadnieniem w równowadze kwasowo-zasadowej. Przypomnę państwu również, że ten podział na kwasy i na zasady bierze się z chemii, z dysocjacji, gdzie niektóre substancje dysocjują i uwalniają jony wodorowe, a niektóre uwalniają duże ilości jonów wodorotlenkowych. I te, które uwalniają jony wodorowe, to są kwasy, a te, które uwalniają jony wodorotlenkowe, to są zasady. Im więcej zatem jakaś substancja wydzieli jonów wodorowych, tym będzie silniejszym kwasem. Tak? W największym uproszczeniu. A gdzie to wszystko, szanowni państwo, się odbywa? Ono odbywa się to w naszych komórkach, czyli tych najmniejszych elementach budulcowych naszego organizmu. Czym ta komórka jest otoczona, czyli co oddziela jedną komórkę od drugiej? Jest to błona komórkowa. Słuchajcie, błona komórkowa to nie jest folia, przez którą w cudzysłowie nic nie przechodzi, tylko to jest fantastyczna fabryka biochemiczna, w której nieustannie niektóre substancje wchodzą do komórki, a niektóre wychodzą na zewnątrz, czyli substancje odżywcze dostają się do środka, a toksyny na zewnątrz. Niektóre jony, będzie ich więcej wewnątrz komórek, czyli na przykład jony potasu, mówimy, że są jonami wewnątrzkomórkowymi, a jony sodu są zewnątrzkomórkowymi, jest ich tam więcej. Tak? Wszystko to jest, słuchajcie, w sposób niezwykle precyzyjny poukładane. No i teraz wyobraźcie sobie, a będziemy za chwileczkę mówili o pierwiastkach zasadotwórczych w suplementacji, że jeżeli w organizmie nie funkcjonują tak zwane pompy przesuwające różne substancje do wewnątrz i na zewnątrz, czyli coś jest nie tak, coś jest uszkodzone, to może dojść do zaburzenia potencjału elektrycznego komórki, i nieprawidłowe pompy mogą uniemożliwić życie i funkcjonowanie komórek. Lub drugi wariant. Brak niektórych pierwiastków, ich niedobór, bądź na przykład bardzo silna kwasica lub zasadowica mogą uszkodzić funkcjonowanie komórek i uszkodzić równowagę kwasowo-zasadową w taki sposób, że komórki przestają prawidłowo funkcjonować. Może dochodzić do sytuacji, w której komórki po prostu albo są bardzo odwodnione, albo zaczynają puchnąć, w zależności od różnych sytuacji biochemicznych. No dobrze, czyli wiemy, że jest woda, że są pierwiastki, że są jony, tak? Wiemy, że mamy równowagę kwasowo-zasadową. Wiemy, że to jest jeden z najważniejszych parametrów. O nim się bardzo rzadko mówi, słuchajcie. Mówi się, żeby tlenu było dużo w organizmie, żeby było odpowiednia ilość wody, żeby krew krążyła, żeby serce pracowało, żeby płuca oddychały. Słuchajcie, jeżeli nie ma równowagi kwasowo-zasadowej, to człowiek umiera. A zatem ten proces tak bardzo po macoszemu traktowane jest podstawą funkcjonowania ludzkiego organizmu. To znaczy, że muszą istnieć maszyny nazywane buforami, które regulują równowagę kwasowo-zasadową.
I teraz ta równowaga kwasowo-zasodowa może być regulowana przez bufory krwi, kochani, przez metabolizm kości, przez pracę płuc albo pracę nerek. To są najważniejsze, tak? Najważniejsze bufory systemu regulujące równowagę kwasowo-zasadową. Słuchajcie, to jest o tyle ciekawe, że znając mechanizm funkcjonowania tych regulatorów, w niektórych sytuacjach my możemy je wykorzystać do naszego celu. I ja za chwileczkę Państwu pokażę, jak można wykorzystać pierwiastki zasadotwórcze w leczeniu osteoporozy. Właśnie wykorzystując to, że kości są buforem i wyrównują pewne rzeczy w organizmie. Wyrównują tą równowagę kwasowo-zasadową. No dobrze. Teraz, czy zakwaszenie potrafi boleć? Może się kiedyś zastanawialiście, jak to się dzieje, że kiedy mamy zbyt intensywny trening, to nas bolą mięśnie. Kochani, powodem bólu jest między innymi drażnienie nerwów przez nadmiar kwasu mlekowego. A ten nadmiar kwasu mlekowego, czyli już wiecie, że mamy do czynienia z zakwaszeniem tkanek, powstaje przy intensywnym treningu w środowisku beztlenowym, kiedy mamy niedobór tlenu. Organizm bardzo potrzebuje tego tlenu do funkcjonowania, ale nie jest w stanie, nie ma go tego tlenu w wystarczającej ilości, bo ma bardzo intensywny trening i zaczyna wchodzić w przemiany beztlenowe glikogenu i powstaje duża ilość kwasu mlekowego. Tak powstaje zakwaszenie mięśni przy intensywnym treningu. Teraz ta rezerwa tych buforów, które są w organizmie, jest niestety wyczerpywalna. I bufory działają do pewnego momentu, ale jeżeli my nie zareagujemy, nie zadbamy o to, żeby nasz organizm prawidłowo funkcjonował i miał wyrównaną równowagę kwasowo-zasadową, rezerwy buforów się wyczerpują. Dochodzi do masywnej kwasicy. Czyli tak jak mięśnie zaczynają nas boleć przy intensywnym treningu, tak wszystkie nasze komórki w momencie, kiedy wyczerpują się rezerwy buforów, krzyczą, dlatego że powstają toksyczne wolne rodniki. Toksyczne wolne rodniki, a komórki krzyczą o tlen. Słuchajcie, bo zaczynają się przemiany beztlenowe i tu jest kolejna rzecz. Powiedziałem wam o tym, że cukier powoduje zakwaszenie. Powiedziałem wam, że brak wody powoduje zakwaszenie. Jest jeszcze jeden element, który powoduje zakwaszenie. Brak tlenu. Czyli nadmiar dwutlenku węgla, a brak tlenu to jest również zakwaszenie. Słuchajcie, czy z tego można już zacząć wnioskować, jak my powinniśmy się zachowywać, żeby w swoim codziennym życiu nie doprowadzać do zakwaszenia tego organizmu? No już w pewnym zakresie tak. To są bardzo elementarne, bardzo proste podpowiedzi. Chcę Państwa nauczyć, chcę Państwu pokazać, jak można wykorzystać tą podstawową wiedzę w tym, żebyście byli zdrowi. I po to mamy właśnie suplementację i zasady medycyny fundamentalnej, żebyśmy w naszym zespole Naturday byli tak zdrowi, jak to się tylko da. No dobrze, mówiliśmy o tym zakwaszeniu, mówiliśmy o wyczerpywaniu się zapasów, buforów, czyli systemów regulujących, ale kiedy dochodzi do zakwaszenia tkanek? W jakich chorobach, w jakich stanach? Gdzie wiemy, że nasz organizm cierpi, bo wchodzi w kwasicę. I tutaj, szanowni Państwo, wymienię kilka najważniejszych. To jest cukrzyca, to jest niewydolność serca, czyli serce nieprawidłowo pracuje, nie pompuje krwi, jest niedobór tlenu.
Zbyt intensywny sport, mówiliśmy o tym, mamy kwas mlekowy, ból mięśni. Jeżeli dochodzi do niewydolności nerek i niewydolności wątroby, również dochodzi do wyczerpywania się zapasu zasad i dochodzi do niewydolności nerek i wątroby lub wtórnie w niewydolności nerek i wątroby dochodzi do kwasicy. Do kwasicy miejscowej, szanowni państwo, i mówię tu od początku, miejscowej, dochodzi w chorobach nowotworowych. To są bardzo specyficzne procesy, także te miejscowe nas będą bardzo interesowały, tak? Żebyśmy odkwaszając się starali się tak wzmacniać organizm, żeby ilość tlenu dostarczana do komórek powodowała, że systemy obronne przeciwnowotworowe będą chroniły nas przed nowotworami. No i niewydolność oddechowa. Mówiłem o tym, że jeżeli płuca nieprawidłowo pracują i jest za dużo dwutlenku węgla z powodu niewydolności płuc, niewydolności oddechowej, to może również dojść do zakwaszenia tkanek. Troszeczkę zatrzymamy się na temat tego i powiemy sobie na temat tego, jaki jest wpływ kwasicy na organizm, jaki jest negatywny wpływ kwasicy, bo jest jakiś powód, jest jakaś przyczyna tego, że poświęcamy dzisiaj czas tematowi zakwaszenia. Gdyby to było coś normalnego, nieważnego, no to po co tracić czas? Słuchajcie, czy zatem kwasica w organizmie, czy wpływ kwasów na organizm jest taki neutralny, nie ma wpływu na nasze zdrowie? No to zobaczcie, szanowni państwo, ile jest różnych sytuacji, w których zakwaszenie organizmu powoduje negatywne skutki. Co się dzieje? Po pierwsze, kwasica może powodować zmniejszenie syntezy białek i wtórnie wzrost ich rozpadu. Zaraz też skomentuję drugą rzecz. W momencie, kiedy mamy kwasicę, dochodzi do wzrostu uwalniania wapnia z kości, czyli demineralizacji. Kwasica równa się demineralizacja kości. Dochodzi do wzrostu wydzielania hormonów kortyzolu i aldosteronu, czyli dochodzi do zaburzeń gospodarki elektrolitowej, tak? Bo to jest gigantyczny stres dla organizmu. Dochodzi do spadku uwalniania wolnych hormonów tarczycy. Zmniejsza się metabolizm. Organizm się boi. Dochodzi do wzrostu wydalania z moczem nieorganicznych fosforanów, magnezu i wapnia. Więc zobaczcie, co się dzieje. Organizm zaczyna tracić ważne, niezbędne do życia minerały. Jest utrudnione wiązanie tlenu z hemoglobiną, czyli bardzo łatwo hemoglobina, krwinki oddają tlen, ale niestety bardzo trudno go przyjmują. Czyli wchodzą do płuc i łapią tego tlenu za mało w kwasicy, żeby to wystarczyło do dostarczenia tego tlenu do tkanek w odpowiedniej ilości. Dochodzi do przesunięcia jonów potasowych. Słuchajcie, to jest rzecz bardzo niebezpieczna. Powiedziałem, że jony potasowe w większości występują wewnątrz komórek. Jeżeli dochodzi do kwasicy, jony potasowe zaczynają uciekać z wewnątrz komórek na zewnątrz i może dojść do upośledzenia kurczliwości mięśnia sercowego. A upośledzenie kurczliwości mięśnia sercowego i zbyt duża ilość potasu we krwi, a za mała w środku, może być powodem poważnych zaburzeń rytmu serca, a nawet zatrzymania krążenia. Czyli albo jest to hyperpotasemia, czy hyperkaliemia. Niszczenie kości, czyli osteoporoza, mówiliśmy. Stany zapalne, RZZ, choroba EZS, choroba zwyrodnieniowa, miażdżyca, zespół metaboliczny czy zespół przewlekłego zmęczenia, no i dodatkowo spadek odporności.
Czyli zobaczcie, proces zakwaszenia organizmu jest procesem bardzo niebezpiecznym dla organizmu. Bardzo. Dochodzi do wielomiejscowego uszkodzenia funkcjonowania równowagi organizmu. No dobrze. Postraszyliśmy się troszeczkę. Na szczęście do tej pasywnej kwasicy nie dochodzi na co dzień. Nasz organizm radzi sobie, ma bufory, ma zapas pewnych elementów równowagi, a my, żeby mu pomóc troszeczkę, stworzyliśmy suplementy odkwaszające, tak, czyli alkalizujące, o których sobie zaraz powiemy, ale szanowni państwo, Nature Day, nasz zespół szczyci się tym, że dbamy o nasze zdrowie holistycznie. To znaczy suplementacja, którą stosujemy, powinna zawsze być uzupełnieniem diety zbilansowanej. Czyli jeżeli możemy zastosować jakiś sposób żywienia, który pomoże nam w odkwaszaniu i do tego dodamy suplementy, to on powinien być optymalny. I tutaj jest bardzo fajny przykład, szanowni państwo. Otóż warzywa, czyli dieta warzywna, kiedy zjadamy dużo warzyw, jest dietą alkalizującą, usuwającą nadmiar kwasów i pomagającą leczyć osteoporozę. I tutaj, szanowni państwo, powiem, o co chodzi. Wiecie państwo, że kości, podobnie jak nerki, jak krew, są buforem regulującym równowagę kwasowo-zasobową. Pamiętajcie zatem, że jeżeli macie zakwaszony organizm, to kości będą szły w kierunku osteoporozy. A kiedy odkwaszacie ten organizm, idziecie w kierunku przewagi zasad, co robią kości? Otóż w momencie, kiedy jest przewaga zasad, kości również chcą uregulować ten stan nadmiaru zasad i wtedy one po prostu wbudowują wapń do kości, przez co potrafią, no można tak powiedzieć, leczyć na przykład osteoporozę. To jest bardzo ważny element, prosty, dietetyczny. Nie wchodząc w niuanse, są różne warianty i elementy dodatkowe, uogólniam. Warzywa i suplementacja alkalizująca, o której zaraz powiemy, mogą wzmacniać kości. Czyli myślę, że jest to ogromna rzesza ludzi, która powinna być zainteresowana tego typu dietą. Ale pamiętacie również choroby, które wymieniliśmy, czyli osoby chore, które mają chore serce, powinny dbać o równowagę kwasowo-zasadową. Osoby z cukrzycą, osoby z niewydolnością nerek, wątroby, z różnymi stanami zapalnymi powinny dbać o tą równowagę, czyli odpowiednia dieta i suplementacja i nawodnienie oraz unikanie nadmiaru cukrów, a jak to możliwe w ogóle unikanie cukrów w diecie, to jest prosty mechanizm, dzięki któremu taki człowiek może stać się zdrowszy. Oczywiście, szanowni państwo, te diety alkalizujące czy warzywa same w sobie, to nie jest tylko moja opinia dietetyka. Amerykański Stowarzyszenie Walki z Nowotworami rekomenduje warzywa jako niezbędny element diety przeciwnowotworowej. Oczywiście, szanowni państwo, trzeba zwrócić uwagę na jeden fakt. Byłoby super, gdyby te warzywa były zdrowe i ekologiczne, co niestety nie jest takie proste. W jaki sposób możemy sobie sprawdzać ten nadmiar zasad czy kwasów w waszym organizmie? Słuchajcie, nerki są buforem, zgadza się? Czyli nerki będą usuwały nadmiar, albo nadmiar zasad, albo nadmiar kwasów. Żeby doprowadzić do delikatnej zasadowicy, czyli momentu, w którym organizm będzie chciał usuwać już nadmiar zasad, zawsze możemy to sprawdzić. I tutaj proste rozwiązanie. Sprawdzając
jaki jest odczyn kwasowo-zasadowy moczu? Czyli możemy sobie wziąć papierek lakmusowy, nasikać na niego i sprawdzić, jaki mamy odczyn moczu. Tak? Teraz przypominam, proszę pić wodę, bo równowaga kwasowo-zasadowa to jedno, a praca nerek to jest elementarna zasada równowagi homeostazy organizmu. Przyjmuje się, że u osób dorosłych, młodzieży powinno się wypijać około 30 ml na kilogram masy ciała dziennie. 30 ml wody. Teraz. Ten wpływ diety na pH organizmu już powiedzieliśmy, ale tutaj na jeden aspekt chcę zwrócić uwagę. Tutaj też padło pytanie dotyczące, czy woda gazowana zawierająca duże ilości dwutlenku węgla zakwasza organizm. Jeżeli weźmiecie wodę destylowaną, i czyli nalejecie tej wody do jakiegoś pojemnika i wrzucicie tam z butli z syfonem dwutlenek węgla, to dwutlenek węgla, szanowni państwo, zakwasza organizm. Natomiast jeżeli weźmiecie wysoko mineralizowaną wodę, gdzie macie nadmiar jonów zasadowych, albo będziecie suplementowali się jonami zasadowymi w pH support na przykład, to wypijanie wody gazowanej nie będzie miało takiego wpływu na organizm, dlatego że siła jonów odkwaszających jest większa niż ilość dwutlenku węgla, którą dostarczycie w wypijanej wodzie. Więc to jest, zgadza się, woda jako element wpływu diety na pH organizmu ma również kluczową rolę, co jest w tej wodzie. Czy to jest, wybaczcie, kranowa, albo woda, nie daj Boże, destylowana, czy to jest woda wysoko mineralizowana o ciśnieniu takim jak sól fizjologiczna, jak płyn fizjologiczny, który stosujemy, 0,9% NaCl, czyli ciśnienie tej wody w organizmie nie powoduje nagłych przesunięć wody albo do wnętrza komórki, albo z zewnątrza komórki. Tak? Komórka jest otoczona takim balonem, błoną komórkową. Jeżeli dacie wokół tej komórki wodę destylowaną, pozbawioną minerałów, to ta woda destylowana przeniknie natychmiast przez tą błonę komórkową do środka, komórka spuchnie, przestanie funkcjonować. Tak? Pamiętajcie o tym. Czyli nie pijemy wody destylowanej i unikamy wody demineralizowanej. Czy można wypić wodę taką demineralizowaną, żeby sobie nie zrobić krzywdy? Wie co, ja się zawsze śmieję, można. Jeżeli popijając taką wodę zjadamy na przykład dużą ilość warzyw albo chociaż banana, którego popijamy taką wodą. Czyli jeżeli macie wodę niemineralizowaną i chcecie, żeby w waszym żołądku powstała mieszanka, która będzie dla was bezpieczna, to nie pijcie samej takiej wody, bo sobie zrobicie krzywdę, tylko zawsze wymieszajcie ją z pożywieniem. To jest w ogóle wyjątek. Tak, ja zachęcam do tego, żeby nigdy nie popijać płynów do jedzenia, bo rozrzedzają kwas w żołądku i nie trawimy białek. To jest element trawienia. Natomiast w równowadze kwasowo-zasadowej woda powinna być wysoko mineralizowana. Tak? I to jest najlepsze rozwiązanie. Zatem w naszym organizmie, tak, wchłaniane są różne pierwiastki. I są pierwiastki zasadotwórcze i jest to wapń, potas, magnez i sód. Tak, podaję przykład, szanowni państwo. I są pierwiastki kwasotwórcze, chlor, siarka i fosfor. Tak? To ważne rozgraniczenie, żebyście państwo wiedzieli. Czyli patrząc z perspektywy diety, dieta z nadmiarem warzyw ekologicznych
i suplementacja minerałów zasadotwórczych nie tylko zapobiega wielu chorobom, ale też pomaga w walce z wieloma chorobami. Proszę pamiętać, że zdarzają się sytuacje odwrotne, kiedy ktoś z powodu choroby metabolicznej ma nadmiar na przykład potasu albo nadmiar jakichś pierwiastków, szczególnie w niewydolności nerek. I bardzo ostrożnie, jeżeli ktoś ma tego typu zaburzenia, szczególnie problemy z nerkami, zanim zastosujecie taki preparat zawierający dużą ilość na przykład potasu, sodu i innych preparatów, innych pierwiastków, bardzo proszę o skonsultowanie tego z lekarzem. Natomiast jeżeli jesteśmy osobami, które wydają się być zdrowe i nie mają zaburzeń elektrolitowych, jak to się mówi, nie mają niewydolności nerek, tak, to stosujemy dietę i suplementację minerałami zasadotwórczymi i sprawdzamy sobie efekt tej diety i tej suplementacji. Sprawdzamy sobie. Ok, czyli przeszliśmy do pH Support. Zobaczcie, szanowni państwo, jaki jest skład tego preparatu. Mamy magnez, mamy wapń, mamy potas i chrom. Pamiętacie, czyli mówiłem o mieszance minerałów, o odczynie zasadowym. A nawet bym powiedział tak, zasadotwórczym. Co one będą robiły? One będą budowały nadmiar zasad, który będzie ułatwiał równowagę w naszym organizmie. Taki zestaw pH Support ma za zadanie zmniejszenia kwasowości tkanek i dostarczenie minerałów zasadotwórczych. Ten szkodliwy nadmiar kwasów, pamiętacie, szanowni państwo, powstaje w stanach zapalnych, w intensywnych treningu, w komórkach nowotworowych czy w tkankach dotkniętych masywnym rozrostem komórek nowotworowych. Dlatego to wyrównanie nadmiaru kwasów to klucz do, i my to mówimy, do detoksykacji, oczyszczania organizmu, do równowagi kwasowo-zasadowej. pH Support ma 90 kapsułek. Powinniśmy stosować dwa raz dziennie, tak? Czyli nie wiem, jedna kapsułka rano, jedna wieczorem. Natomiast zwróćcie państwo uwagę, że w tym preparacie nie ma żadnych substancji dodatkowych i zawiera jako nośnik tych minerałów ekstrakt z czerwonego buraka i lucerny. Właściwości tego preparatu są bardzo szerokie. Tu jest kilka wymienionych, czyli to jest wyrównywanie niedoboru minerałów, czyli jakiś niedobór wapnia, potasu, magnezu i chromu. Jest budowanie nadmiaru zasad, czyli wspomaganie tych buforów, regulatorów w waszym organizmie. Ponieważ są takie preparaty, które zawierają jako czynnik zasadotwórczy pierwiastek sodu, a ze względu na to, że zawyżona konsumpcja sodu, zbyt duża ilość sodu w preparatach odkwaszających innych może mieć negatywny wpływ na organizm, dlatego pH Support nie zawiera tego pierwiastka. To jest bardzo ważne. Nie zawiera. Potas, wapń, magnez, chrom. Tutaj nie ma sodu, szanowni państwo. I ze względu na zawartość chromu, zresztą nie tylko, bo samo odkwaszanie. Pamiętacie, mówiłem, odkwaszanie powstało w związku z odchudzaniem, z totalną transformacją OptiChange. I tutaj też w pH Support jest dodatkowy chrom, który ułatwia odchudzanie i zmniejsza łaknienie. Teraz jak podajemy sobie taką mieszankę suplementacyjną jako uzupełnienie diety, proszę sprawdzać zakwaszenie organizmu z pomocą testu paskowego. Czyli jeżeli mamy kwaśny mocz i przyjmujemy, czyli mamy pH 5, 6, tak? 7 to jest neutralne, 5, 6. To wtedy przyjmujemy te pierwiastki zasadotwórcze i czekamy, aż to pH będzie w kierunku neutralnego. Nie robimy na siłę nadmiaru zasad, szanowni państwo,
bo każda skrajność jest zła. To jest bardzo ważne, żebyście rozsądnie podchodzili do równowagi organizmu. I dzięki temu możemy wyrównywać różne zakwarzenia miejscowe związane z kwasicą w organizmie lub niedoborem pierwiastków zasadotwórczych. Czyli test paskiem lakmusowym, po prostu trzeba nasikać na pasek lakmusowy, porównać wzorce. To jest bardzo proste do odczytu. Papierek lakmusowy ma określony kolor w określonym środowisku. Tak? Także macie albo zasadowy mocz, albo obojętny, albo kwaśny. To jest bardzo prosty test, który stosowany jest powszechnie na świecie i również w Naturday macie dostęp do pasków lakmusowych, nie musicie ich szukać. Możecie zapytać, szanowni państwo, w biurze Naturday wraz z PH Support możecie sobie kupić po prostu paski lakmusowe. Dodatkowo, żeby ten organizm wyrównywać, bo mówimy tu zawsze, szanowni państwo, o to, że macie dbać o odpowiednią dietę i suplementować do tego w optymalny sposób dostosowane do sytuacji preparaty. Czyli mamy witaminy i minerały. I Multi Supreme jest mieszanką witamin i minerałów, która zgodnie z zasadą równowagi holistycznej ma dostarczać do organizmu różne niezbędne substancje, szczególnie dla osób, które się odchudzają. Słuchajcie, jeżeli ktoś się odchudza, to nie oznacza w skrajnych sytuacjach niczego dobrego dla organizmu. Jeżeli ktoś chce zdrowo stracić na wadze, musi się odpowiednio odżywiać, musi się nawadniać i musi w procesie odchudzania, czyli spalania nadmiaru tłuszczu, dostarczać do organizmu niezbędne substancje. I wiecie, szanowni państwo, że niektóre pierwiastki, a już w ogóle patrząc na niezbędne substancje, witaminy, są nam niezbędne do życia. Czyli Multi Supreme został stworzony dla osób, które chcą sobie skorzystać z odchudzania w procesie OptiChange i jest optymalnie dobrany po to, żeby również regulować nadmiar kwasów plus dostarczać witaminę i jednocześnie, szanowni państwo, jeżeli bierzecie PH Support i Multi Supreme, to to jest taki konglomerat dwóch preparatów uzupełniających dietę, dzięki któremu kwasica, która powstaje, kiedy się gimnastykujecie albo nie potraficie jeszcze dobrze oddychać, albo zrobiliście zbyt intensywny wysiłek w stosunku do tego, co wasz organizm potrafi. Musicie jakoś usunąć nadmiar kwasu z organizmu. I w tym optymalnym odchudzaniu właśnie po to Multi Supreme i PH Support, żebyście państwo byli zdrowsi, żebyście szybciej dochodzili do siły i do pełnej wydolności. Szanowni państwo, dzisiaj tyle pierwszego wprowadzenia tak naprawdę do zagadnienia odkwaszania. Zachęcam do tego, żebyście na sobie spróbowali, jak to wygląda z tym testem z papierkiem lakmusowym. Naprawdę jest to bardzo proste do wykonania i obserwujemy i codziennie sobie sprawdzamy. Są też takie sytuacje, kiedy ktoś na przykład zaczyna sobie od jednej tabletki PH Support i jeżeli ma bardzo zakwaszony mocz, to po prostu dokłada sobie kolejną, może zastosować dwie, a nawet trzy kapsułki dziennie i obserwuje sobie zmianę. I czekamy, aż nadmiar zasad pojawi się w naszym moczu, czyli odczyn naszego moczu zmieni się z kwaśnego na obojętny i lekko zasadowy. I tak staramy się utrzymać tą równowagę kwasowo-zasadową i jednocześnie wspomagać nasze odchudzanie. Tyle z dzisiejszego spotkania. Jedno z najważniejszych zagadnień istnienia równowagi w naszym organizmie, a więc równowaga kwasowo-zasadowa. Dzisiaj w aspekcie suplementacji pierwiastków zasadotwórczych, czyli zwalczanie kwasicy nadmiaru
kwasów w organizmie, jaki to ma pozytywny wpływ na nasz organizm i w jakich sytuacjach powinniśmy szczególnie dbać o to, żeby odkwaszać organizm. Pięknie Państwu dziękuję za uwagę. Zapraszam w środę do Kalet na konsultację i następny poniedziałek na kolejny nasz webinar. Będziemy w następnych tygodniach przypominać Państwu rolę wielonienasyconych kwasów tłuszczowych omega-3, EPA, DHA. Będziemy znów przypominali o roli kanabinoidów, CBD i innych dla naszego organizmu, jakie to są fantastyczne i niezbędne nam do życia substancje, tak? No i tak jak obiecałem, w końcu przygotuję Państwu porównanie probiotyków. Będzie porównanie składów i cen probiotyków, żebyście Państwo pamiętali. I to jest w ogóle największy paradoks tej całej sytuacji, że okazało się, że OptiProbio jest najtańszym probiotykiem na rynku. Ale to za 3 tygodnie. Zapraszam serdecznie i życzę miłego wieczoru.